4 minuty temu, widzisz? Tuż po dodaniu Dzień dobry, wszedłem. CPU Polska! Ja nie chciał! Idealnie do filmu Warnegi. Ten materiał odkryje mroczne tajemnice internetowych gwiazd. Ten materiał rzuci cień na kilka influencerskich karier. Ten materiał jest najważniejszym w mojej dotychczasowej pracy. Nie wierzę, to przebije logo? No way. Czy to jest ważniejsze niż logo Wersow? Nie wierzę mu. On kłamie. On kłamie. Przebije psa pająka. Rozpada się Team X, czyli grupa, która tworzyła filmy dla dzieci. Założyciel grupy, Stu, 14 maja wraca do nagrywania filmów z gier. Przez kolejne dni regularnie publikuje 12 materiałów i nigdzie nie sugeruje, że zamierza zakończyć 100 tysięcy karierę. Łapek w górę. Subskrybujcie, włączcie dzwonek, widzimy się jutro o 16 w kolejnym odcinku. W ostatnich dniach maja influencerka Sukanek publikuje niepokojące materiały o tym, że pewien twórca krzywdzi dzieci. Nie pozwolę na to, żeby kogokolwiek już spotkała krzywda. Nie wiem, jak może zrobić krzywdę dziecku. Niestety nie podaje ona żadnych konkretów co do zajścia. Nie mówi, o kogo chodzi. Stu trafia do psychiatryka, a osoby z jego otoczenia twierdzą, że to z powodu pomówień Sukanek oraz rozpadu Teamu X. W 2021 przyjaciel Stu, Marcin Dubiel, wprost przyznaje, że to przez Sukanek Stu opuścił internet. Że Stuart nie wiedział, co się dzieje i nie był w stanie zrozumieć, czemu ktoś mu chce zrobić taką krzywdę, mimo że jest niewinny. Twierdzi, że influencerka pomówiła jego przyjaciela. Dlaczego ona tak zrobiła? Spoko, psycho, zobaczymy. Pomoc publiczności, czy powinienem mówić? Nie, no to powiedzcie, bo to jest, wiecie, taki, no... Powinienem nie mówić. Co? Nie. Sprawa śmierdzi, dlatego na transmisji live wezwałem Sukanek do powiedzenia tego, co wie. Ta Sukanek mówiła coś tam, że ta osoba, która krzywdzi małe dzieci, musi zniknąć z internetu. No i zniknął z internetu, tak? Ja to nic nie sugeruję, ale kurwa, ja muszę pogrzebać nad tą sprawą. Odpowiedziała mi ona jednak, że nie może podawać szczegółów, gdyż chroni poszkodowane oraz że jest zastraszana. Bez namiaru na ofiary oraz konkretnych informacji kanały komentarzy dalej miały związane ręce. Sukanek zgłosiła sprawę na policję, ale bez zeznań poszkodowanych policja nie była w stanie nic zrobić. 29 maja 2023 roku realizowałem transmisję live z Fagato. Została ona oskarżona przez Amadeusza Ferrariego o krzywdzenie i zdradzanie Stu. Fagata zdenerwowała się i zaczęła krzyczeć, tym samym zmuszając mnie do zakończenia streamu. Szalenie interesująca sytuacja. Przepraszam na chwilę, widzowie. Po transmisji rozkleiła się i zaczęła płakać, prosząc mnie o pomoc i przekonując, że została pomówiona, a Stu to potwierdzi. Stu przeraźliwie prosił, by nie mieszać go do niczego. Prosił, że on nie chce być już w internecie. I on nie wiedział? Po chwili zadzwonił Dubiel. Przeraźliwie płakał, byśmy nie mieszali w nic Stuarta, że on nie chce już być osobą publiczną. No dobra, ale do mnie... Było to dla mnie bardzo dziwne. Co tu się dzieje, ten strach i te emocje? Skąd ten płacz? Gdy odwoziłem Fagatę, opowiadał mi o swojej relacji ze Stu, podając niepokojące informacje o jego preferencjach i upodobaniach. Pilnował mnie, czy jestem pilnowana wszędzie, powiedział, że jak będzie ci jeden włos, to się żyga. Mu się podobały, jak tam na dole dziewczyna wygląda, jakby miała przecięcie kartką. Jakby normalnie była przecięta kartką papieru, że nikt nie wystaje. Po powrocie opowiedziałem o moich... Ja pierdzie, i po co oni takie rzeczy gadają w tym pierwszym internecie? To jest nie wiem. Obawach Boxdelowi, który powiedział mi, że Stu często lubił towarzystwo bardzo młodych dziewczyn, jednak nie zna żadnego nazwiska, które pomogłoby rozwiązać zagadkę. Po 7 dniach podjąłem próbę ruszenia sprawy, sugerując, że coś jest na rzeczy, jednocześnie nikogo nie pomawiając, gdyż brakowało mi dowodów. Gdyby cały internet się dowiedział o czymś, to trochę inaczej by patrzył na Fagatę. I wiesz, do czego bije. No, na Rząskie, kurwa, tereny. Niestety internet milczał. Był jak twardy mur. Sprawa przeszła bez echa. Nikt się nie odezwał. We wrześniu 2023 roku pod wpływem wiadomości od widza zdenerwowany zasugerowałem raz jeszcze, że w tamtej sprawie jest coś nieodkryte i że widzowie powinni łączyć kropki. Myślę, że kiedyś wyjdzie cała prawda, bo prędzej czy później prawda zawsze wychodzi. Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów.
co, dlaczego, po co. Internet uznał, że mi odwala, że pomawiam i sugeruje coś bez dowodu. Bardega ciężkie działa. Dowodów, ale sprawa śmierdziała. Jednak tym razem niespodziewanie moje słowa zaczęły nabierać rozgłosu. Ludzie zaczęli łączyć kropki i co najważniejsze, w końcu mur zaczął pękać. Zamieszane w to osoby zaczęły sypać, a ja dostałem pierwsze nazwiska, pierwsze screeny i historie, od których zaczęło mnie zbierać na wymioty. Jakieś dużo influencerów jest powiązane z... Wejdą wyniki śledztwa, okej, okej, dobra. Stu to legenda polskiego internetu. Osoba, która wciąż jest wspominana przez widzów z sentymentem. Swój polski kanał YouTube założył w 2011 roku i mimo upływu lat niezmiennie tworzył treści skierowane do młodej grupy odbiorców. Kto jest najbardziej zboczony? Easy! Easy! Proste, proste. Proste. No, trzy. Jakie jednak tajemnice skrywa? W jednej z korespondencji z Sukaneks... Nie mogę z tych dupę nagrać teraz. Czerwca 2017 roku... To oni wszyscy widzimy... wiedzieli? Teraz pytanie, jak ten typek od Gargamela nic nie wiedział, to pytanie, czy oni wiedzieli. Skoro, no, ciężko. Stu bardzo boi się, że trafi do więzienia. Stu bał się więzienia, gdyż osoby z takimi zarzutami nie mają tam łatwego życia. Ty sobie będziesz żyć dalej, ja nie. Nikt ciebie nie będzie gnoił, nikt nie będzie cię bił. W kolejnym screenie pojawia się motyw szantażu emocjonalnego, który będzie się przewijał przez cały materiał. W ten sposób manipulował dziewczynami i wiele z nich z obawy, że sobie coś zrobi, milczało latami. Jednak dlaczego Stu bał się odsiadki? Co takiego ciążyło na jego sumieniu? Podczas śledztwa wyszło wiele spraw, ale na początek cofnijmy się do czerwca 2014 roku. Meetup 2014 oficjalnie otwarty! W tamtym okresie Stu koresponduje z bardzo młodą dziewczyną. Ma ona dopiero 12 lat i kilkanaście miesięcy. Rocznikowo w tamtym okresie miała lat 13. Potwierdziła mi to skanem dowodu osobistego oraz prawa jazdy. Dzień dobry, CPU Polska! Ja nie chciał! Przyszli po niego. Posiadam zapis wideo całej korespondencji. Znajomość Stu i młodej dziewczyny poszła w kierunku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Zaczyna się niewinnie. Jak ładnie rysujesz, to byś pewnie myślała, że... co? Jeżeli rysujesz jak dziecko, to sorry. Nie, jak dziecko, jak się przyłożę, to dobrze. Pokażę ci może, co narysowałem. Zobaczymy, jakie nasz kochany Stu ma talenty. Od rozmów o rysowaniu. Powoli jednak dziewczyna zafascynowana idolem z internetu zaczyna... Mam nadzieję, że teraz będziesz miała trochę czasu dla mnie. Mam zawsze, nie za... Ty, Stu, to jest który kolor? Mam, czemu nie? Przecież cię lubię i mam dla ciebie czas. Na pewno nie miałbyś... Aha, biały to jest Stu. Na pewno nie miałbyś czasu, jakbym zadzwoniła do ciebie o 5 rano. Być w nim zauroczona. Stu, miałbym. Kiedy Wardega zrobił film o widziałem, widziałem. To flirtować z 13-latką? W ogóle nie lubię tyłków normalnie, ale twój jest spoko. Nie tylko ty tak uważasz, czyli inni też go widzą. Hech. I wspominać o spotkaniu. Ty do 12-latki taki, tak. No ciężko. W ogóle nie lubię tyłków. To serio? Do 12-latki to napisał? Nie, to jest... Kurde, bo tu mnie ciekawi, jak tacy ludzie widzą świat, no bo to jest trochę jak daltonizm, ale w innej sferze. No widzisz 12-latkę i się, i to, ja pierdzielę, to jest jakby zupełnie inne postrzeganie świata, to jest ciężkie do zrozumienia. Normalnie, ale twój jest spoko. I wspominać o spotkaniu, że lepiej nie czekać, bo może być za późno. Chciałem cię spotkać, ale dzisiaj gdzie? Ogólnie, hecha. Obojętnie gdzie. Chciałem cię spotkać, obojętnie o, gdzie. Obiecuję ci, czyta. Się kiedyś się spotkamy. Ale kiedy? Aż tak ci się śpieszy? No może będzie wtedy już za późno. Ja poczekam. To się... Za... No co, będzie za późno. Ty śpiesz. Jeszcze kurde będę ożeniony z dziećmi, zanim cię zobaczę. YouTuber szybko nabierał odwagi. Masz ciało jak z nieba. Ty, ale dobra. Z dziećmi, zanim cię zobaczę. Teraz od razu bronię Stu, bronię Stu, masz ciało jak z nieba. Są te kaplice różne i masz te malunki na sufitach. Tam są takie aniołki, nie? To są takie dzieci. No, chyba o to chodzi? Poważna sprawa, ja pieprzę takie rzeczy? Tak.
nabierał odwagi. Masz ciało jak z nieba. Stu z dnia na dzień wysyłał coraz obrzydliwsze wiadomości. Teoretycznie bym cię przełożył do ściany w prysznicu. Chwalił się Co? Teoretycznie bym cię przełożył do ściany w prysznicu, podniósł, byś się zawinęła. Ja pierdzie, przecież to jest tak popieprzane, jeżeli ona serio ma 12 lat, czy 13. Ja pierdzielę, ty, przecież to jest... Obrzydliwsze wiadomości. Teoretycznie bym cię przełożył do ściany w prysznicu. Chwalił się mieszkaniem. Chodź odwiedzić mnie. O, ogląda na TVP coś, widzisz? Stu, to dlatego. Really? Pojawiały się propozycje masażu. Ha, 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 nie, ja super masaże robię. Przejdźmy... Czekaj, bo on nie czyta wszystkiego, no w nerwia się Mardęga. Ja chyba ci bym zrobił. Nie, ja nie potrzebuję, poza tym jestem delikatna, to chyba byś mi złamał plecy. Ja super masaże robię. Na pewno nie lepsze ode mnie, ja mam palce stworzone do robienia masażu. O, to chcę. Dzięki, Lech, pan z 20 lat. Witam. A nie, ja super masaże robię. Przejdźmy jednak do meritum. Później Stu zaczął pisać już bez żadnych oporów. Kolejne wiadomości będą wyjątkowo obrzydliwe. Przypominam, że pisał nie, wtedy nie, z 13-latką. Śniłaś mi się. Serio? To chyba miałeś koszmar. Nie był? Nie był ty koszmar. Było fajnie. Koszmar. Było fajne. Powiedz o czym. Pamiętam mało z tego szczerze. Tylko, że miałaś takie białe majteczki. Kurde, ciężko. I tak były na brzeg, że były odstawione i było widać wszystko. I podeszłem do ciebie z twardym peni... I tak, mój peni... wszedł między nogi i odsunął gacie. Wow, miewasz bardzo erotyczne sny o mnie. Reakcja typu Very Pog. Też raz taki miałam, taki o tobie, ale nie pamiętam już. I czułem twoje mokre, jak się ślizgało na moim peni... i się obudziłem. Stu kontynuował swoje zaloty. Ja po prostu włosów nie lubię. Blech. Tylko na głowie u dziewczyn. A na dole nie? Blech. Żygam na samą myśl. Pilnował mnie, czy jestem wypilowana wszędzie. Powiedział, że jak będzie ci jeden włos, to się żyga. Mu się podobałem, jak tam na dole dziewczyna wygląda, jakby miała przecięcie kart... Jakby dla mnie była to przecięta kartką papieru, że nic nie wystaje. Tam leżeli sobie nago, a Stuart trzymał pensetę i oglądając serial czy tam telewizję, wyrywał jej... Depilację. Włosy... Robił depilację. Robiłem dziewczynie depilację. Nic z tym niezłego. Pęsetą. Tak, o, wyrywał i on mówi, że te włoski takie, o... Zanim przejdziemy do tego, jak wyglądało spotkanie Stewarta z młodą widzką, wyjaśnijmy tu jedną kwestię. Gdy pracowałem nad tym materiałem, inna z ofiar, inna dziewczyna, przestała współpracować i poinformowała Stu i Dubiela o tym, że planują nagrać film. Dowiedziałem się, że planują oni ułożyć narrację, że nie mieli pojęcia, ile dziewczyna, z którą pisali, miała lat. Sprawdźmy zatem, czy ta narracja przejdzie. Na szczęście z pomocą przychodzi tutaj wiedzący o wszystkim Marcin Dubiel. Konwersacje pochodzą z lipca 2015 roku, kiedy dziewczyna świeżo co skończyła 14 lat. Marcin był pomocnikiem Stu. Wysyłał do dziewczyny ich wspólne filmy oraz prowadził bardzo ciekawe konwersacje. Siema, Stuart. Jaki pechek gejoza. No dzięki, dzięki. Nie wiem, co ma na celu obrażenie mnie, ale spoko. Jesteś bardzo miła. Już cię nie kocham. Stuart też cię już nie kocha. Boże. Jakbyś się wiedział, że ten Dubiel to brzmi to jak taki creep ze CPU, nie? Jak taki creep, co go przed chwilą złapali. Co nie? Widzisz? Potwierdził. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stuarta. Tylko ja i moja czternastka. Skoro kwestia... Ty on... To nawet jest dowód, że on wiedział. A to nieźle. I to jeszcze Dubiel w ogóle w to zamieszany. Co się dzieje?
Kwestię tego, czy Stu i Dubiel wiedzieli, w jakim dziewczyna jest wieku, mamy wyjaśnioną. Wróćmy do kwestii nagabywania na spotkanie. Jak jestem na końcu filmu? Stewartowi zależało na spotkaniu. W 2015 roku Stu zmienił numer. Co ciekawe, on często zmieniał numery i zakładał nowe Facebooki. Teraz zaczynam rozumieć dlaczego. Po zmianie numeru dalej mówił o spotkaniu. I liczę do dnia, kiedy zobaczę na żywo twój uśmiech i będę mógł dać ci włoski za uszko i cię pocałować w czółko. Młoda dziewczyna sama zwracała mu uwagę, że dzieli ich zbyt duża różnica wieku. Myślę, że jedyne rozwiązanie to, żebym przyjechał. Tylko mówiłam ci, Stewart, że to by i tak nie wypaliło przez mój wiek. Bym przyjechał zobaczyć, czy to uczucie jest prawdziwe. A jakby nie było? To bym wrócił i bym wiedział. Ale już nieliczną ilość razy wyobrażałem nasze spotkanie. I za każdym razem czuję, że jak cię zobaczę, to będziesz nawet bardziej idealna niż sobie wyobrażam. Stu miał jednak wspaniałego doradcę. Marcin, zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. Brawo, Marcin. Nie chcesz mnie spotkać, by cię to ciekawiło naprawdę. To byś wykazała jakąś chęć. I co z tym wiekiem, hm? Zmieniasz ciągle zdanie, ciągle. Ty zawsze mówiłaś, że wiek to nic, że twoi rodzice mają między sobą sporo, a teraz mi mówisz, że najbardziej cię dręczy wiek. Dla 14-latki duża różnica wieku to jest 3 lata. To w ogóle pytaję, czy brać to pod uwagę. Nie o to chodzi, Stewart. Moi rodzice się poznali w starszym wieku i ta różnica zanikła. Ale ja nie chcę spędzić życia bez ciebie. Jeśli i tak mamy być razem kiedyś, to wolę moje jedyne życie, poznać cię jak najszybciej, a nie czekać cię spotkać. Teraz przejdźmy do tego, jak sobie Stu tłumaczył w głowie spotkania z młodymi dziewczynami. Wszystkie prawa, zasady socjalne, wymyślenia, które i tak tworzone są przez ludzi. W Meksyku od 12 mogło się ruchać i w ogóle. W Anglii... Co? Sobie Stu tłumaczył w głowie spotkania z młodymi dziewczynami. Wszystkie prawa, zasady socjalne, wymyślenia, które i tak tworzone są przez ludzi. W Meksyku od 12... Ty jak... Stu pisze niczym... Nie wiem, w XIX wieku komuniści na takich spotkaniach po 6 osób. Wiesz, trzeba obalić to, trzeba obalić dotychczasowe prawa. W Meksyku od 12 lat wali się dzieci. Wprowadźmy to w Polsce. I Stu z Dubielem. Tak! Wprowadźmy to! Ja pierdzielę. Już to jest popieprzone. Wiecie, chcę kurwa zbogacić. Tobiasz dał na billboardę 10 zł. Czyli Dubiel znowu wyjedzie do Kenii. Dzięki bardzo, 40 lat. No Dubiel z Gargamelem pod pachę i do Kenii, nie? Tu mogło się ruchać i w ogóle. W Anglii 16. Ale kto zabroni nam czuć, co czujemy? Co ciekawe, identyczna narracja pojawia się w konwersacji z Sukanek z 2017 roku, kiedy to Justyna jest na niego wściekła, gdyż odkryła, że spotykał się z kolejną, inną nieletnią. Pojęcie wiekowe jest uzasadnione od kraju i praw, które są. To, że ty uważasz, że 15 lat to jest złe, tylko i wyłącznie zależnione od tego, gdzie mieszkasz i od twoich przeżyć. To nie znaczy, że jest dobre czy złe, bo w innych krajach od 12 uważają, że jest okej. Okay. Według... No tak, a w jednym kraju niedawno zabijali za to, czy byłeś Rzymianinem, czy nie. Także, no, czy jeden kraj ma dobre, bo akurat w tym kraju to jest legalne? Nie jestem pewny, czy trzeba argumentować coś takiego w ten sposób, że w danym kraju akurat coś jest legalne. To jest chyba głupie. Natury jest od kiedy laska ma okres, więc pewnie... Poza tym w Meksyku, tupę, tam są takie dymy, że chyba to jest najmniejszy problem. Też 12, ale społeczność wszędzie decyduje swoje, czy to Stany, czy Polska. Ty strasznie prosto na to patrzysz. W ogóle nie myślisz logicznie co do tego. Dla ciebie to złe, dla innego normalne. Każdy witam, ma inne Dzima. Zdanie i trzeba to szanować. Niektóre prawa są zacofane, niektórzy ludzie są zacofani. Ty w ogóle nie znasz się na tym. Tylko... Ty serio, Stu, brzmi? Jak czytałeś kiedyś książki jakieś, albo oglądałeś filmy, jak ci komuniści tam w 19 wieku czy kiedyś się spotykali w takie małe te i tam pieprzyli o tym, że trzeba obalić, że wszystko dla ludu, ta taka rewolucja oddolna, że w 5 osób i tam dyskutują. Nie, to prawo dotyczące 15 to jest za dużo, wprowadźmy od 8 lat, proszę cię. Nie, od 8, od 6 dawaj, dobra, od 6, chodź pomalujemy tego, jakiś pomnik go zburzymy. Musimy pokazać, że jesteśmy za, wiesz, zburzyć stare, wybudować nowe. Stu to jest rewolucjonista. Tylko bierzesz się za gówno, za pomaganiem subówek, a takich cisnęłaś ciągle. A teraz nagle jeju, trzeba ich uratować, bla bla bla. Ludzie mają swój wybór i decyzję. Nie chodzi o subówki, w dupie je mam. Chodzi o dziewczyny, które chyba nie widzą, tak, co jest dobre, a co nie. W Polsce od 15 lat ponoć już wiedzą, co robią. W Anglii od 16, Ameryce od 18, Meksyku od 12. Nie jesteś, kurde, na tyle mądra ani świadoma, żeby decydować sama, kiedy jest komu odpowiednio. Każdy dorasta inaczej. Wróćmy.
No, Stu, widzę tutaj mocne poglądy. No. Do poprzedniej Ciężko. Dziewczyny. Gdy dziewczyna Ciężko. Odmawiała Dzień dobry, spotkania... CPU Polska! To mój komentarz. Wiedziała, że starszy kolega doradził jej, by poczekać. Stu zaczął... Czekaj, co? Kazał mi cię olać i zobaczyć, czy minie. Urwali kontakt i żebyśmy zobaczyli, czy będziemy o sobie myśleć i tęsknić, ale byśmy musieli całkowicie usunąć kontakt, że w ogóle jakbyśmy się nie zdali. Przez 14-letniego chłopaka, który nie wie, o czym mówi? A 14-latek? Debil, pieprzony debil. Ty się słuchasz? Ale wiesz, że w Meksyku od 12 lat dziewczyna... Wybacz, kobieta już jest świadoma? Stewie to ma nasrane we łbie ciężko. Nie wiem, to jest chyba nie przez Minecrafta, ale może. Ale chyba nie, no Minecraft dobra gra. Może jakby wcześniej zaczął w niego grać, to szybciej by się rozwinął. Miała spotkania i opowiedziała, że starszy kolega doradził jej, by poczekać. Stu zaczął stosować swoje manipulacyjne szantaże emocjonalne. Myślisz, że on ma świętą rację? Że wszystko, co mówi, to co z moim słowem? Tak ma być. Jestem tu dłużej i się trochę bardziej znam. Wydaje mi się, że szukasz powodu zerwać ze mną kontakt i wymyśliłaś to całą historię, żeby mnie się pozbyć. Bo zauważyłaś, że zaczynam cię poważnie lubić. I czy coś, i chcesz mnie się pozbyć, zanim będę miał jako obsesję. Prosił dziewczynę, już by masz. Obiecywała mu coś na jego życie. Ok, ale czemu nie chciałaś obiecać na moje życie, że tamto, co mówiłaś, to prawda? Aha, czyli kłamiesz. Niestety na. Czekaj, no Wardęga nie czyta wszystkiego. Czemu nie chciałaś obiecać na moje życie, że tamto, co mówiłaś, to prawda, bo twoje życie jest dla mnie ważne. To proszę mi napisz, a ja szybko idę się myć, okej. Okay. Czyli kłamiesz, jakbyś... Chciałaś obiecać na moje życie, że tamto, co mówiłaś, to prawda. Aha, czyli kłamiesz. Niestety nagabywanie dziewczyny na spotkanie udało się Stewartowi. Spotkała się z nim w grudniu 2015 roku. Miała wtedy skończone 14 lat. Zanim dziewczyna sama opowie, jak wyglądało spotkanie, sprawdźmy, o czym pisali chwilę przed. Dzięki, lepiej nie rozpowszechniać tego, że się spotykamy, serio, jak mówiłem. No tak, ale i tak będą plitki na hajsach, że na przykład powiedzmy jadę do... Na hajsach? Czyli to jest grupa Gimpera? Jeszcze Gimpera w to zamieszają. Się z fankami 14 lat. Chyba o to chodzi, nie jestem pewny. Mi czy coś. Potem dojdzie słuch do różnych firm i agencji i nie będą ze mną chcieli pracować, dlatego mówię. Bez sensu przyjeżdżać, zobaczyć się godzinę praktycznie bez sensu. Film się skończy, idziesz do domu praktycznie, tak to wygląda. Dobra, pogadam z mamą. W ogóle nie spoileruj filmu sobie, bez sensu. Jadę 4 godziny do ciebie i 4 godziny z powrotem. Specjalnie jestem w... Zlituj się, o 21 mam powrót, więc do 20:30 zostań. Okej, okay, mama się zgadza. Ja pytam, jak ja się wtedy z nim spotkałam, to on... Często mi po prostu mówił o tym, że się boi, że policja gdzieś jest i nas obserwuje. I to bardzo świadomy był styl tego, co robi, jak widać. Ale no i co z tego? I pamiętam, nic to nie zmieniło. Jak mnie wziął na przykład za rękę, złapał, to po prostu ogólnie bał się w jakikolwiek nie sposób dotykać, bo się po prostu bał o tą policję i pamiętam... Później po prostu. Mam nadzieję, że nie będziesz w kolejnej części. Wracać do domu po jakimś czasie. Nie gwarantuję. Mówi, czy co? Czy dlaczego? Czy wiesz, czy mu się. Czy on mi się nie podoba? Czy dlaczego tak mówię? Wiesz, w Meksyku ja od 12 jest możliwość. Powiedział, dobra, no to chodź, może pójdziemy do hotelu. No to ja tak sobie myślę, no kurde, może w tym hotelu będzie lepiej, może nie będzie aż tak nudno, no to. On wynajął hotel na 2 godziny i w sumie w tym hotelu... Jak byliśmy już w tym hotelu, to w sumie do niczego nie doszło takiego. Oprócz tego, że leżeliśmy w łóżku, byliśmy pod kodrą, no i graliśmy w Simsy, bo ja pamiętam, on wtedy ściągnął Simsy, no i ja tam robiłam swoją simkę i w ogóle ją mnie obejmował. I w pewnym momencie, jak tam rozmawialiśmy, on zaczął mnie gilgotać. I po prostu, no, ja się nie czułam z tym komfortowo i powiedziałam mu, żeby przestał. I on wtedy już nie obejmował mnie ani nic już po tym. I trochę jeszcze posiedzieliśmy w tym hotelu, no do, na szczęście do niczego nie doszło. I kto to gada, wiadomo? No, i później jak już mnie odprowadził, w sensie byliśmy w taksówce, ja już jechałem z powrotem z nim do domu, to on mi później mówił, że jak się ze mną żegnał, dubie. A jak mnie przytulił na pożegnanie, to chciał mnie pocałować. Ta 14-latka. Powiedział, że dobrze, że mnie nie pocałował, bo jakby się moja mama dowiedziała, to by była zła. Więc... Myślę, że mama by się cieszyła też, że cię nie całowałem, dlatego nie chciała mi się jeść. A może obrzydzam cię i żygać cię chciała na mój widok. O, mi się chce.
Nie, ja uważam, że jestem niewinny i jakby ja czekam po prostu i obserwuję, co się dzieje. Kolejne. Mam problem szkolny, bo na jutro... Nie, ja nie gadam z ludźmi, co do szkoły chodzą, boję się. Dziewczyna była typową fanką, która bywała na meetupach organizowanych przez Stu. Siemka, masz czas wolny dzisiaj? Potrzebuję pomoc z filmem. To trochę dziwne, że Stu potrzebował pomocy 14-letnich fanek przy produkcji swoich filmów. Ale przejdźmy do sedna. W sierpniu 2018... Przepraszam, że sobie żartuję przy poważnych tematach. Wybaczysz mi, Prajga? ...roku, gdy dziewczyna miała już skończone 15 lat, Stu zaprosił oraz jej 14-letnią koleżankę na popularne schodki nad Wisłą w Warszawie. Stu był w towarzystwie... No ale czytaj to! Gdzie jesteście w końcu? Na schodkach. Nie chcecie się pod nas podejść? Jak będziemy blisko, możemy. Ej, dawajcie na schody, ja mam 2% baterii. Jak się nie złapiemy albo mi telefon się rozładuje, to napiszcie do Kruszwila na Instagramie. Jeszcze w 14-letnią tego wykopali z grobu, ja pierdzielę, za dużo. Na popularne schodki nad Wisłą w Warszawie. Stu był w towarzystwie dwóch innych popularnych wtedy twórców. To jest Kruszwila i Kamerzysty. Do tego grona dołączył również inne młode dziewczyny oraz jego kolega. Stu dał dziewczynom alkohol. Byliśmy z nim alkohol, Czyli w momencie, kiedy wam tam kupił, ty miałeś 15, a ty 14. Tak, ale mówię też od tego, że on sprawdzał, jaki ma... Ile ma lat, tak, bo on nie zauważył, że jestem młodą. Tak, on mnie się nie pytał, ja tylko powiedziałem, że jest prawie 15, mam. Tak. Następnie impreza przeniosła się ze schodków do mieszkania Stu, a młodym dziewczynom YouTube. W takim tempie boję się, że będzie impreza uroka i roja. Nie, no nie, jakby tak było, to ja nie wiem. Postawił na stół martini. Dziewczyny miały wtedy skończone 14 i 15 lat, co potwierdza data urodzenia na ich dowodach osobistych. Sprawdźmy, czy mieszkanie ze zdjęcia to faktycznie mieszkanie, w którym mieszkał Stu. O, wszystko się zgadza. Jeszcze nikt na polskim YouTubie nie ma. Jest to, słuchaj, guzik z okazji 5 milionów subskrypcji. Specjalnie. Jak to płaci? Jestem Żydem. Więc się chcę, kurwa, złapać. Dzięki. Sesafter dał na Golibordę 5 zł. Ej, Skamielino, przydałaby się emotka kac stół, żeby mieć jakieś urozmaiczenie dla wszystkich kaców na czacie. A tak w ogóle jebać kapitalizm. Co ty piszesz, komuchu? Przestań. Dla ciebie. Co ciekawe, chłopaki alkohol nalewali sobie do małych szklanek, a młodym dziewczynom do dużych. Pojechaliśmy potem na tym jakby aktę, powiedzmy, z tych schodków do stróża do mieszkania. I tam się zaczęło się wszystko. No to będzie miało dziwnie, bo już było 15 lat, no ale piłyśmy alkohol wcześniej i jest tak, że byliśmy pijane po piwie na przykład. Więc to jest niemożliwe, że my trzymałyśmy się okej na tych schodkach, gdzie piłyśmy na piwo, te szoty. I jednego już wyrobiło, no to właśnie. I pojechałem do domu mieszkania i on do mnie martwi. Zacznijmy od tego, że ja ci tam mam zdjęcie właśnie, że dziewczyny, to były na mieszkaniu dwie dziewczyny. Ale ja nie mam tego do tego. Chyba tylko jedna zapiła od razu z kimerystą do pokoju. Okej, w jakim ona była wieku? Nie wiem. I prócz was jeszcze były trzy dziewczyny, tak? No, tak. Okay. Ja mam nagranie, bo jak siedzieliśmy właśnie z dwoma dziewczynami, ale ja nie mam pojęcia, kto to jest. No i co? I zaczęło się. Każda dziewczyna miała jedną szklankę, ja zobaczyłam to w ogóle po zdjęciu. Dziewczyny miały szklankę niż chłopcy, tak? I piłyśmy martini. Czyli co, oni im coś dosypali? Bo to do tego zmierza? My się fotel. I ja nie pamiętam tego, ale mam wiadomość, jak wtedy, jak kilka dni później do niej pisałam, że ja jak napiłam się wódkę, czułam, że zasypiam. Po prostu czułam, że mnie odcina nagle. I nagle jest takie jeb. Ja pierdzielę. Zero, totalnie dziura. Nic nie wiem, co się stało. Ona obudziła się, znaczy znalazła się w pokoju stworzy w łóżku jego. Okej. Ale nie wie jak. Nie wiem. Dobra, ale on spał obok czy coś? Tak. Okej. Tak. No i... Ciężko mi to tym mówić, bo ja powiedziałam to teraz i że ja kojarzę to, pamiętam, że no, mógł mnie dotykać, tak? Że nie, że mógł, tylko no, tak, że no, żyliśmy go tak na łóżeczkę, on z tyłu, no coś takiego. Nie, no rozumiem. I tam jeszcze w łóżku była jeszcze najlepsza. Tak, to żona już leżała tam koło mnie na sobie, ona była właśnie zeroidem, pamiętam.
01-2015 to jest 14 lat, ty! Ja pierdzielę, co tu się w dupę dzieje? Ale czemu to się dzieje? Czemu te rzeczy się dzieją? Chłop jest milionerem, ma miliony ludzi go oglądają. I on wyrywa dzieci, nie wyrywa tych dzieci, on im dosypuje coś, żeby je wykorzystać. Co tu się dzieje w dupę? O co chodzi? W dupę. Zazdro. Nie no, to jest naprawdę... ciężkie. No i no to jest... Czyli w tym momencie, jak on cię tam dotykał... Dlatego, że myślał, że mógł, bo ma kasę, jest zdany? Nie, to wtedy by nie dosypywał... To nawet nie ma znaczenia, czy dziecku, a w tym przypadku, czy dorosłemu coś dosypuje i potem go wykorzystuje. No to jest popieprzone. W sensie, ja pierdzielę, to się bardziej kojarzy raczej z takim... kimś, kto by nie umiał zdobyć jakiejś tam dziewczyny, czy kogoś. Ale chłop jest znany, jest bogaty i tak lgnie do dzieci i te dzieci jeszcze musi naćpać, żeby... Ja pierdzielę, o co tu chodzi w dupę? W łóżku to miałaś poniżej 15 lat. Mhm. Okej. Okay. A czemu na przykład wcześniej tego nigdzie nie zgłaszałaś i tak dalej? Mnie poza tym zastanawia, gdzie byli rodzice tych dziewczynek i zauważyli, że dzieci nie wróciły do rana. Mogły wkręcić te dziewczynki, że idą do kogoś. Ciężko tu powiedzieć akurat. W przypadku takim ostrym, to wiadomo, że ważne to jest, co rodzice wtedy zrobili. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co się wydarzyło. To jest coś, nie wiem, w sensie, wiesz, to jest dziwne. Ja sobie sama nie czułam czegoś takiego, że... No, mi tego nie to jest, tak, ja to zatrzymałam w sok, tak dla siebie, nie? Nie, ja widzę, że to wiesz, ciężkie, bo ci się od razu oczy zawzięły. W sensie, bo ja nawet jak tam spróbowałam wiadomości, to jak ja już napisałam jakiś czas później, to ja nawet nie wysłałam mi takiej jakby wiadomości, która jakby była dwuznaczna. Wysłałam mi wszystkie inne tam wiadomości, ale tutaj co on tak napisał, jakby nie pokazałam jej tego razu, pokazałam. Mhm. I co jest w tych wiadomościach? On tam... Musiałem mówić cały dzień tak na wszystko. Musiałem, to Sił pisze. W sumie to może być ciekawy challenge. Muszę kiedyś spróbować. No lepiej nie w moim towarzystwie, bo naprawdę szalone rzeczy robiliśmy. Lepiej nie w moim towarzystwie, bo naprawdę szalone rzeczy robiliśmy. I jebotka XD. W sensie, że on napisał, że robiliście. Czy jak się ona nazywa? Ja napisałam tylko haha, i jeszcze więcej nic nie napisałam. Okej, okay, ale pamiętasz, że jak rano się obudziłaś, przynajmniej w sensie urwał się film wieczorem, tak? A rano jak się obudziłaś, to Stu leżał z tobą na łóżeczku i cię dotykał. Nudne, zobacz. Tak. Okay. I ja po prostu pierwszy co, to jak już tak się trochę skontaktowałem, to przyjechałem na dół do... No dobra, ale gdyby jakimś cudem doszło do jakiejś sprawy sądowej ze Stu, to wy byście były w stanie zeznawać i tak dalej? Ja myślę, że tak. Nie, no naprawdę tego nie rozumiem. W sensie, co musiało się zadziać? On naprawdę... No co on ma z głową? To jest jakaś ciężka choroba. Stu musi być ciężko chory. Znaczy nie tylko Stu, ale tamci też. Bo ci ludzie są bogaci, są popularni i pewnie nie jest im ciężko jakąś dziewczynę wyrwać, a mimo to lgną do dzieci i jeszcze te dzieci naćpią, żeby do czegoś doszło. O co tu chodzi? To zaraz zobaczymy. W sensie, jak bardzo ten mózg musi być uszkodzony, bo to jest... Boże. Przecież na pewno do tego Stu pisały też dziewczyny w normalnym wieku. I na pewno chciał go poznać. Czemu on odpisywał tylko tym dzieciom? Nie rozumiem tego. No, oglądam Black. To będę ja w takim razie.
Aby poznać bliżej, dlaczego Stu zachowywał się w ten sposób, wróćmy do jego rozmowy z Sukanek z 2017 roku. Ja bym nie uciekał. Nie uciekam od problemów. Byłoby co by było i koniec. Ja się dziwię, że się nie martwi. Ma żonę, a fanki ciągle mu zdjęcia wysyłają i to zapisuje. Miał też zdjęć na fonie fanek, jak są nagie i w ogóle. To samo, też, a inni... Kto? Kto? Diz ma żonę? Coś na D. Miał też zdjęć na fonie fanek, jak są Dubiel ma żonę w dupę 2015, to nawet teraz chyba nie ma. W ogóle. To samo, dupę też, a inni to już robi się. Aż takich złych rzeczy nie robiłem. Stu usilnie przekonywał Justynę, że wszystkiemu winne są młode dziewczyny. Że same pchają się w ręce YouTube. I że to nie jest Meksyk, od 12 lat legalność. Pamiętaj, najważniejszy argument Stu. Wszyscy powinni iść za kraty, one nie, nie powinni. Prawo jest zjebane. Laski same się rzucają, wysyłają foty, świat jest jaki jest. Wina mediów, że naciskają w piosenkach od dzieci. To jak masz, to pozwij też piosenkarów. Wyśmieją cię tylko ludzie, bo taki jest świat. Nie jest koniec świata. Rzeczy się dzieją, nikt nie narzeka. Nie chcę żyć w takim świecie. Te laski mają w***ne, każdy się uczy na błędach. To ty w głowie przeżywasz bardziej niż ludzie, którzy mają w tym udział. Jakoś skrzywdzone te laski nie są. Wyolbrzymiasz to strasznie, tak naprawdę ty to przeżywasz, a nie inni. Nie wiem. Dobra, te wiadomości tylko pokazują, że nawet jakby Stu teraz przepraszał i płakał na filmie i mówił, że się wychuśta, jak mu nie wybaczą ludzie, to to jest kłamstwo wszystko. Ten człowiek jest po prostu ohydny. On jest zły od środka, w dupę. To nie jest jakiś błąd, że wiesz, że myślałeś, że typ jara ma 18, by ją widzieć w klubie po ciemku. Tylko ten typ jest świadomy tego, co robi. Jest taką gnidą obrzydliwą. Ja pierdzielę, to są chydne. Co tu się w dupę dzieje? Co ty masz z tym tematem, kuźwa? Nie, bo tu te laski mają też swój rozum i wybór i wysyłają same. Bo co, bo boisz się, jak twoi koledzy pójdą siedzieć, to sam pójdziesz? Bo jesteś egoistą i nie wiesz, jak to jest być dziewczyną. Gówno, daj mi spokój, bo nie wiesz, jak to jest mieć kilkanaście lat i ulegać wpływom starszym chłopakom. Zwłaszcza teraz, którzy są sławni i super. Ulegać wpływom, same wysyłają. Sam mówisz mi, co oni robią. Odkąd cię poznałem, cały czas tylko słyszę o jakiś lasek. O małych dziewczynach na jakiejś imprezie, o zdjęciach. Żygam już tym wszystkim. Nie wiem, jak możesz zadawać się z takimi ludźmi. Nie wiem, jak możesz sam brać w tym udział. To nie ja jestem toksyczna. Jesteś. Ja chcę wszystko naprawić. Nic nie naprawisz. Przez osoby jak ty nie chce mi się żyć. Bo się boisz, że wyjdzie na jaw, co zrobiłeś. Gówno zrobisz, rozumiesz? A mi się nie chce żyć przez takie osoby jak ty, bo jesteś taki sam. Gówno, nic nie robiłem. Gówno, jak ci wszyscy youtuberzy, o których tak ciągle mówisz. Ja się zmieniłem dawno, odżyłem swoje, daj mi spokój. Przypominam, że rozmowa pochodzi z 2017 roku, więc nie Stuart. Nie zmieniłeś się. Każdy ma swój wybór, takie jest życie. Popełnia błędy i się na nich uczy. Na tym polega życie, ziom. Laski wysyłają zdjęcia, potem się uczą, że się tak nie robi, jak trafia ich fota w neta. I się śmieją, i się zmieniają i stają się lepsze, ale mają wybór. Uczą się, wychodzi dobrze. Bardziej o to sytuację, co mówiłeś, że upili laskę i ją rozebrali. Nie, ona się rozebrała. Ciężko, żeby sama miała wybór, skoro była pijana. Sama, chciała się umyć, ale upadała. Jeden była pijana, nie wiedziała, co się dzieje, ale sama się na... Taka jest młodzież, o tyle dobrze, że byli tam. Sama kupiła sobie alkohol? Przecież każdy facet upija młode laski, daje im alkohol. Kurde, to jest normalne. Co 100% jest? To nie jest normalne. Kiedyś było bycie gejem złe, teraz nie jest. Nie wiadomo, czy za 10 lat nie stwierdzą, że jednak laski mogą się robić od 10 lat. Co się dzieje w dupę? Co jest z tym człowiekiem nie tak? Boże! Boże, nie wierzę w to, co widzę. To jest topowy człowiek w Polsce. Niedawno był. W sensie znana osoba topowa w Polsce. Co tu się dzieje? 5 lat. Bo ja żyję w takiej, nieświadomce. Wiesz, o co chodzi, że ja nie wiem, czy ja mam... Ty Boksdel? Czekaj, ty na Boksdela wyjdzie coś? Ostatnie stwierdzą, że jednak laski mogą się robić od 10 lat. Bo ja żyję w takiej, nieświadomce, wiesz, o co chodzi, że ja... Boksdel, Dubiel, Fagata, inni. Czy ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia. Wiesz. Nie ulega wątpliwości, że Dubiel wiedział o tym, jaki był Stu. Dlaczego latami go krył? Rozmowy z Sukanek wskazują na to, że Stu posiada wiedzę, która mogłaby skompromitować Marcina. Czy to prawda? Mam nadzieję, że niebawem Marcin sam wyjaśni, dlaczego milczał latami. Ale nigdy nie dostałam żadnych, wiecie, dowodów, a jeżeli Stuart jest pomawiany, no to też bardzo ch***o. A ja nie mam żadnych dowodów i w ogóle.
Niestety Fagata również wszystkich okłamywała. Z zapisu rozmów i głosówek wynika, że Stu sam jej się przyznał do pewnych akcji. Ja bym tak chciała nagłośnić, no coś trzeba by zrobić. Się. Myślisz, że jak się to zgłosi, nie wiem, na policję, to oni zareagują? Czy to już nie jest, nie wiem, za późno? Czy ci ludzie, w sensie te laski by się nie musiały przyznać i w ogóle, czy, no nie wiem co zrobić. Bo ja wiem o tym, że ale może ty jeszcze wiesz o innej dziewczynie. On mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz. Że jakąś taką 13-letnią czy iluś dziewczynką się z nim coś takiego się spotykał i mi się od razu to sobie przypomniała i mi się chciało rzygać, jak ja sobie o tym przypomniałam i mu to wysłałam i napisałam, żeby nie komentował taki, że się nie brudzę takie małe dziewczynki, bo ja mu nie pozwolę na to, bo to jest obrzydliwe, obleśne po prostu. A ja nie mam żadnych dowodów i w ogóle. Dlaczego później wmawiała wszystkim, że mówiła to pod wpływem emocji? Czym ją przekonali? Dodam, że gdy skończyła jej się pierwsza umowa z agencją, to dobrowolnie podpisała drugą. Dlaczego cię nie było na poprzednich panelach? Nie, bo chciałem sobie wejść po prostu na trzeci, żeby ten, nie? Ja to miałem tak bardziej piąte przez dziesiąte, jakieś proteczki i tak dalej, nie? Niestety, Boxdel, ale bezczelnie kłamiesz. Tygodniami oszukiwałeś i zwodziłeś mnie oraz widzów. Czy ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, jeżeli mi chłopaki z branży na przykład sami się pytają o to, bo się znaleźli długo, to ja mówię, no skurczę, to jest to normalny gość, wiesz, nic takiego się chyba nie wydarzyło, wiesz o co chodzi. Ja pierdzielę. Ze screenów rozmów z dziewczynami wynika, że dobrze wiedziałeś o tym, co Stu wyczynia. Serio, nie było to dla ciebie dziwne, że 20-kilkuletni twórca kręci z 14-latkami? Niestety, ale wśród minecraftowych youtuberów taki rodzaj komunikacji z nieletnimi widzkami najwyraźniej był normą. W dalszej części konwersacji widzimy, w jaki sposób Boxdel prowadzi rozmowę z 14-latką. 192 cm mam. Ostatnio nie żony byłem. Nic innego nie mógł powiedzieć. No, kto by się spodziewał, że to powie? 192, 90 kilo. Będę cię tam robić twoje cycki. Nie mam cycków. Jakieś tam masz. No to za małe na mojego. Jestem ciekawy, co jeszcze wypłynie w kolejnych dniach śledztwa. Wielu minecraftowych twórców również wiedziało o... Ty, on na... Co? Tam twoje cycki. Nie mam cycków. Jakieś tam masz. No to za małe na mojego. Jestem ciekawy, co jeszcze wypłynie w kolejnych dniach śledztwa. Wielu minecraftowych twórców... Ja pierdzielę, ty, nie wiem, widzowie. ...twórców również wiedziało o wszystkim i prowadziło rozmowy w podobnym stylu. Ty, miałem nadzieję, że Boxdel jest jednym z normalniejszych. Mimo, że co chwila coś odwala, ale aż takie coś to bym się nie spodziewał. Ja pierdzielę. Psychopatia, arogancki i kłamliwy styl funkcjonowania interpersonalnego, poważne deficyty rozumienia, przeżywania i ekspresji emocji. W sensie, psychopatą jest Stu? O to ci chodzi? Dla mnie jest pieprzonym debilem, łomem, ma prawdopodobnie uszkodzony mózg. Nie wiem, obumarło mu jedną półkulę, no coś takiego. No widać, że jest z nim ciężko. Że on takie głupoty pisał, że to... Naprawdę, to jest... Mam nadzieję... Nie wiem, no nie wiem. ...że prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Ten film zapewne otworzy puszkę Pandory. Z pewnością wiele dziewczyn zgłosi się ze swoimi historiami dopiero teraz. Jedna dziewczyna, która ostatnio udzieliła wywiadu, z pewnością wie więcej o kilku youtuberach, ale z nieznanych mi powodów niestety ich kryje. Stuartem jest jeszcze jedną osobą. A co to była za osoba? A nie powiem ci tego. Dlaczego? Zbyt wrażliwe info, totalnie zbyt wrażliwe info. Ale no, też chodzi o jakiegoś twórcy, tak? O twórcę, tak? Tak, tak, tak. Okej. Okay. Mardynga, mi się wydaje, że ty w ogóle nawet nie wiesz, za co ty się łapiesz. Byśmy faktycznie wszystkich, to połowa polskiego internetu przestałaby istnieć. No to nie... No i co z tego, ty pieprzony, nie wiem z kim on gada, ale mam w dupie, no po prostu powiedz, debilu. Co z tego, że połowa internetu przestanie istnieć, skoro ci ludzie są ohydni i lepiej, żeby przestali istnieć. A ten się już boi, bo pewnie ma też macza paluchy i ściąga pieniądze z jakichś filmików. No jeden drugiego warty. Jak go bronisz, to też jesteś obrzydliwy i tyle. Pieprzyć. Niech tak będzie. Dlaczego opowiada o Stu, a o innych milczy? Robiąc ten film, pierwszy raz w życiu byłem zastraszany w związku ze zbliżającym się terminem publikacji mojego materiału. Obóz minecraftowych youtuberów od kilku tygodni wiedział, że taki materiał powstaje. Niektóre dziewczyny wycofały się w ostatnich dniach przed publikacją. Z jakich powodów, nie wiem, lecz się domyślam.
Słyszałem, że jedna czyli z nich... akta przejdzie w Polsce po tym? Powiem ci tak, to nie jest najważniejsze teraz. Najważniejsze wyłapać ich. Polowanie niczym po II wojnie światowej, po II wojnie światowej na zbiegłych, wiesz kogo, no nie powiem tego całego, ale wiesz o co mi chodzi. Ich odmówiła opowiedzenia całej swojej historii, gdyż chłopaki mają materiały kompromitujące ją. Sprawę jednak będziemy badać dalej i z czasem odnajdziemy brakujące elementy układanki. Niebawem pojawi się również film Konopskiego, który prowadził śledztwo razem ze mną. Poznacie tam więcej wątków i youtuberów zamieszanych w te... Cześć, co? Bądź słuchaj chwilę. I z czasem odnajdziemy brakujące elementy układanki. Niebawem pojawi się również film Konopskiego, który prowadził śledztwo razem ze mną. Poznacie tam więcej wątków i youtuberów zamieszanych w te sprawy. Był to dla mnie ciężki materiał i czuję się oszukany przez bliskiego kolegę. Kiedyś może bym nawet rzekł kandydata na przyjaciela. Nie wiem, czy Goldsi to przetrwają. Nie wiem, jakie będą kolejne dni i co przyniosą. Ale jedno wiem na pewno. Nawet gdy kozy padną, Watacha przetrwa. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści Watacha. Jeśli w sprawie pojawi się coś nowego, będę to wrzucał na inne swoje media. Trzymajcie się z tym tak ciężkim... To jest tak gruby film. Nie wiem, czy widziałem coś tak grubego na YouTube. To jest aż popieprzone. Boże. Ten YouTube idzie w straszną stronę. W sensie dobrze, że coś takiego wyszło. Tylko wiesz, takie porównanie chcę dać. Gargamel, wielki moralizator kiedyś, nagrał film na reżysera życia, bo on lajkował, i wiesz, memy pseudo-rasistowskie. Oczywiście każdy jest równy. No ale coś takiego się cały czas czaiło za rogiem. Co to jest, Black Blue? August 8 2022. Konopski, jakie to ma zacięcie? Czy dziewczyna 12, 13, 14, 15, 16, 17 lat w obliczu tych wszystkich obrzydliwych rzeczy, które Leksiu wysyłał do kobiet? Nie ma. Odróżnia to obrzydliwego pedo od obrzydliwego zboczeńca. Oj. A tutaj Boxdela wiadomość. Smutne. Kurde, szkoda mi jest. Nie wiem, naprawdę jest mi smutno trochę. Z powodu tego pieprzonego internetu. Jedyny plus tego filmu, pozytyw, że na Gimpera nic nie wyszło. I ogólnie, bo go lubię, o, zaznaczę. I ogólnie zobacz to, Gimper nie... Boże, Gimper w tych latach, co ci ludzie wypisywali do dzieci, chyba był o nim program w telewizji. I go porównywali do nazistów, że jest najgorszym człowiekiem, bo mówi, że twoja matka spada z dwóch stron łóżka. Na Nitro to samo, że to jest syn Stalina, bo przecież obraził matkę jakiegoś losowego, anonimowego widza na czacie. I co? I w tym samym czasie takie coś czaiło się za rogiem. I ci ludzie nie pisali do dzieci, nie mówili do anonimowych ludzi, tylko w TP robili to na żywo. I jeszcze naćpali te dzieci. No przecież... Ja pierdzielę, to jest okropny ten świat. Matemax grał w Tibie, to gdzie pisanie z dziewczynami? Do mnie na szczęście też Tibio ocaliła i wielu innych ludzi na osiedlach. Dziękuję ci Tibio, że w to nie grały małe dzieci. Chociaż ja miałem 13 lat, jak w to grałem. Ty, może dlatego do mnie pisali. Przepraszam, nigdy się już nie zaśmieję na żaden temat. Przysięgam. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!